Także proszę Państwa, Radio Koncita jest tak wszechstronne, proszę Państwa, to nawet nie trzeba mieć pomysłów, tylko trzeba mieć zamiłowanie do prawdy jako takiej, bo jak masz, to sobie kupisz jakąś książkę na dany temat, potem od książki do książki, od miarka do miarka. Zbiera się miarka. Jak ja kiedyś byłam tą pionierką i głosiłam 3 godziny dziennie od domu do domu co najmniej, to jak wpadłam na Grujeckiej do księgarni, to przeczytałam od razu pół książki. Na przykład 5. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Co to było? 5. Ewangelia. Potem, no Biblii to jeszcze oni nie sprzedawali, ale teraz, no Nowy Świat 40 było brytyjskie, zagraniczne towarzystwo biblijne, a teraz to masz i w Auchan możesz kupić za 50 zł całą Biblię, gdzie wszędzie było Jahwe. Jahwe. No to więc wzięłam z Zelewskiego i chodź tutaj do Auchan na Jubilerską. Szukamy, a już tej Biblii nie ma, co była w Auchan na Żeraniu. 45 zł, dosłownie. Wszędzie Jahwe, 6000 razy. Jahwe powiedział, tetragram JHWH, bo Żydzi to znali i wiedzieli, jak to się wymawiało, bo to się pisało tylko za pośrednictwem spółgłosek. Samogłoski były dodawane w mowie, to więc nie było magnetofonu, ani takiego mądrego człowieka, który by to zapisał, ale uczeni doszli, że to było Jahwe, Jehwa, forma polska Jehowa. No, że nawet Słowacki napisał w Kordianie, boską rękę położyłem przed tronem Jehowy. To więc jak ja w szkole czytam, w domu znaczy tego Kordiana, czytam, patrzę, Boże, Jehowa. To czyli, że Słowacki używał tej formy spolszczonej, polskiej. No to jak Jehówka czyta Kordiana Słowackiego i się na to natknie, to normalnie szok. Ale to ja myślę, że do niej nie dotrze, bo ona to pomija, bo ona nie rozumie, co to jest, że Jehowa, że jakieś plwociny, coś, no, no z czym może kojarzyć katoliczka. Przecież druga katoliczka by ją wzięła za szyję i wzięła łbem i do śmietnika i by ją utarzała, umaczała. Gdzie ty chodzisz? Z kim ty rozmawiasz? Z kim ty się zadajesz? I tak kiedyś było, proszę Państwa, że jak Świadkowie Jehowy pod Suwałkami głosiły, to dziewczynki biegały z kamieniami i z chłopaczkami, takie malutkie, to od domu do domu, i ostrzegały, że idą fałszywi prorocy. To Państwo się dziwią, że w kościele palili kiedyś ludzi na stosie? No a Husa, co z Husem zrobili, proszę Państwa? No właśnie spalili na stosie. Także proszę być z nami i Państwo będziecie już bardzo mądrzy, jak Państwo sobie kupicie Biblię. Ja to jestem taka natchniona przez Pana Boga, bo kiedyś na tym Nowym Świecie 40 to 1000 tam Biblii kupiłam, o Jezu, i dla Ciebie, i powywoziłam, i porozdawałam, i posprzedawałam, bo to przecież też nie po 5 zł było, prawda? No, taki był Nowy Testament kolorowy, ilustrowany, jaki kredowy papier, jaki piękny, Boże. I potem zaczęli Ewangelię nagrywać na kasety, że jak ktoś jest ślepy, to może sobie słuchać. Kasety Jasieniecki nagrywał, bardzo ładny głos, i czytał tę Ewangelię 4, potem zdaje się, że już tam nie chodziłam do tego sklepu dawno, bo już jego nawet i nie ma. Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne, Nowy Świat 40, i tam prowadziły baptystki ten sklep. Takie miłe czarnowłose panie, baptystki, bardzo miłe, tak mówili, że to baptystki, ja tam wiem. Ale jedna to na pewno była, bo tam one tego, ten krzyż, zaraz, jakoś tak, coś tam jedna mówiła o krzyżu, że coś ona nie wierzy w krzyż, no. Także wiecie Państwo, to jest sklep taki, ja wiem, półprywatny, i tam taka mapa była na cały świat, gdzie wysyła Biblię brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne. Ten przekład na polski był bardzo dobry, bo był bardzo zgrabny, bardzo prosty, bardzo dosadny, logiczny, i nic dodać, nic ująć. No, bardzo ładne to było.
Także proszę być w kontakcie z Radiem Koncita, dzwonić. Tutaj czekamy na Ewkę. Przyjedzie do nas Ewka, wielka wiocha na płocie. I ona, jak coś powie, proszę Państwa, to wszystkim w pięty idzie. Jak ta Ewka coś powie i raz tu weszła, proszę Państwa, i mówi dzień dobry. I potem, a ta Litka spała i mówi tak, o patrz, weszła i nawet nie powiedziała dzień dobry. No to więc ona mówi, słuchaj, ja wchodzę, mówię dzień dobry, a ta baba mówi nawet, że nawet dzień dobry nie powiedziała. To albo głucha, albo jakaś złośliwa, jaka to baba wstrętna. Ja mówię, dobra, daruj sobie. Przecież znowu jakieś kłótnie o szpilkę, o jakieś głupoty. No, także proszę Państwa, już cisza, tu się śmieją w radiu z tej Litki Lipskiej, bo ona jak dojedzie za nim do tego sanatorium, to się wykończy tą podróżą. Przecież to pociągiem jechać, to nie jest tak łatwo, proszę Państwa. To jest bardzo ciężko, to jest strasznie, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. I pytano mnie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Jakiś wąż, proszę Państwa. Piotr Wąż. Co to, kto to? O. Jest 16. 16 jest. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z królem Jordanii Abdullahem II. Zaleska, jak będziesz tu jechała, to byś kupiła jakiegoś piwa mocnego, takiego po jednej tej. To na otrzeźwienie to by się przydało, bo to ja to nie mogę to się pogodzić z tym, że ludzi na stosie palili. Że paznokcie wyrywali, oczy wydłubywali. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z jordańskim monarchą Abdullahem II. Abdullah, proszę Państwa. Abdullah II. Między Polską i Jordanią Andrzej Duda chwalił prozachodnią politykę Ammanu. Królestwo Jordanii jest... Ja to się tak cieszę, proszę Państwa, że nagrywamy te audycje, mam kontakt telepatyczny, telefoniczny, przez internet, jakikolwiek kontakt, a żeby to już nikt nie przechodził, bo ja lubię taki spokój, bo nie lubię moherowego takiego zamieszania, że dziad mówi do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, gdy i tak im wszystkim prostym zewsząd jest nędza. Wtedy, kiedy czas przyjdzie na księdza, gdy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca. To tylko jest kawałeczek, przecież Rejk pisał, całą książkę napisał. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknieć wieszkę kopie w rogu. Nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie. I na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopko, Litko, dare, dare. Widziałeś, Wiesiek, jak ona mówiła, że od tego mam chłopa. Bezczelna baba. Ja przy czymś takim to bym, może w pysk bym jej nie dała, ale czymś bym jej pogroziła. Ja mówię, bo ty jesteś tą chłopką, no pod lasem mieszkasz, no to ja to się wcale temu nie dziwię. No wiedzisz, my tę Litkę lubimy i tak się, kto się lubi, ten się czubi, ale trzeba ją poskramiać, proszę Państwa, bo to tak. Kura taka ma te pióra i daj kurze grzędę, to ona mówi, a ja jeszcze wyżej siędę. I ona tu chciała mi się raz wgramolić na szafę. Ja mówię, cholero, przecież ta szafa to ledwie sama stoi. Jest stara ta szafa. Janek Witek ją ściągnął gdzieś od jakiejś sąsiadki, która już umierała. Jak ona umierała i nie widziała, to on jej tę szafę wyciągnął i tu przyciągnął, zainstalował. No to my mamy teraz szafa gra, a na szafie są niespodzianki. Także wiecie Państwo, my to nie próżnujemy, a szafa nie jest od tego, żeby tylko była jako szafa stała, tylko żeby była reklama. Szafa gra. Christian Kern zażądał od Unii Europejskiej zdecydowanej postawy wobec... My lubimy z Wiesiem internet,
Ale Państwo zobaczą, człowiek jak się tak zasłucha, to po prostu nie wie, co się na świecie dzieje, bo to tak, to XII wiek, to IX wiek. Ja mówię, Boże, ale jednak no, najciekawsze czasy dla mnie, bo ja to nie lubiłam polskiego, historii nie lubiłam, w sensie polskiego, że te książki trzeba było czytać. To dla mnie najciekawsze, jak zaczęłam tę Biblię studiować, to był okres średniowiecza. Dlaczego? Dlatego, że mnie to tak zastanawiało, dlaczego oni tak udawali, że się modlą, a byli na drugim biegunie prawdy, że ten diabeł tak ich poobracał, pookręcał po żydowsku. Jak tę książkę się czyta od końca, to oni niby w tego Boga wierzą, a oni nie chcą znać tego Boga. Do śmietnika tu w Warszawie Biblię wyrzucili, jak gedeonici pod pałacem rozdawali, a to szli z pałacu, były targi książki, ja sama widziałam, a tu stali gedeonici, to taka sekta, ale Biblia jest Biblią, dawali Nowy Testament, pisma chrześcijańskie, a kto wziął, to do śmietnika, kto wziął, to na ziemię, na krzak, rzucił, na drzewo, na bruk, na asfalt i deszcz padał i w błocie, Biblia w śmietniku. Proszę Państwa, ani ludzie nie znają imienia Bożego, chociaż mówią, święć się imię Twoje, to jakie to imię? Przecież Bóg to jest tylko tytuł, tak jak prezydent, król czy sędzia, to jest tylko tytuł, ale każdy prezydent, król czy sędzia, oni mają swoje imię, król Walezy, jest to jeszcze trzeci Sobieski, taki, siaki, sraki, owaki. A tutaj wyszedł Pan, dobrze, wyszedł Bóg bezimienny, no to tak po żydowsku to nie, to trzeba dokładnie z jednej strony czytać, a z drugiej sprawdzać, a badać. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Nie czekaj do ostatniej chwili z prezentami. Już teraz za każde 1000 złotych wydane na telewizor otrzymasz... Tego tarabawali w te sufity. No, tak tutaj, proszę Państwa, ten świat moherowy, że durne ludzie tu mieszkają. Ja raz wychodzę, a tu jedna stoi moherowa Saska 42 i się tak gapi. Ja mówię, żeby to u świadków Jehowy było, to zaraz by, a może w czym pomóc, a może coś do zaoferowania by miała, a to stoi się gapi i wtedy my robi, gapi się z przodu, gapi się z tyłu, a gdyby coś chciała zrobić, to najprędzej oplotkować, także takie są wibracje w Warszawie Moherowej u salcesonów chytrych, te salcesony są nic nie warte, bo to, żeby jeszcze salceson prawdziwy, to z Ameryki nawet tutaj przylatują do Polski, a na kiełbasy, kiełbasa polska jest dobra, z Ameryki tutaj do Polski przylatują na salcesony. Salcesony polskie są dobre, salcesony polskie są wspaniałe. Gdy nadają nasze radio, Talk FM, Euro, Concita, Barbie, Maybe, jeszcze i Langstrom, a jeszcze i Ekstra. Nie, przyszło już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność glipowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo glipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Glipowita rozgrzewa. I jak smakuje. Pytaj o glipowitę w swojej aptece. Szósty dzień listopada dziś w kalendarzu. Nazywam się 7,5 minuty po godzinie 16. A przed mikrofonem Polskiego Radia 24 Mateusz Drozda. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Gość Polskiego Radia 24. W studiu profesor Leszek Kraut, Fundacja Przeciwko Leukemii, Polskie Ośrodek Dawców Spikulina Vivian. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Panie profesorze, chcemy rozmawiać o dzieciach w chorobie, samotnych dzieciach w chorobie. Chcemy rozmawiać o elementarzu, który powstał, którego szatę graficzną pan skonstruował. Ale na początek taki kazus prawniczy albo kazus życiowy, bo ja się zastanawiam, które określenie bardziej pasuje w tym wypadku. Ojciec jednak życiowy. Życiowy. Ale ten element prawniczy również się otrzemy, bo tutaj są pewne kontrowersje. Mamy człowieka, który jest chory na białaczkę, ma syna. Syn jest w 50% zgodny. Powiedzmy, że na świecie w rejestrze dawców szpiku nie ma zgodnego dawcy.
Ale sąd mówi nie. Syn nie może być dawcą dla ojca, nie może mu pomóc. Jak to jest, o co tutaj chodzi? No właśnie, nie bardzo wiemy, co tutaj chodzi, dlatego że rzeczywiście problem jest dosyć istotny i będzie coraz istotniejszy z tego względu, że wykonuje się coraz więcej przeszczepień tak zwanych haploidentycznych, czyli od rodzinnego dawcy w połowie zgodnego. Z tym, że rodzinny dawca w rozumieniu transplantacji szpiku to jest rodzeństwo, zgodne rodzeństwo. Tutaj mamy do czynienia z członkiem rodziny, który jest w najgorszym przypadku w połowie zgodny, bo on może być zgodny w większej liczbie antygenów niż w połowie. I z tego względu traktowany jest trochę inaczej. Ustawa transplantacyjna mówi, że przeszczepienia rodzinne wykonuje się właśnie od zgodnego rodzeństwa. Natomiast nic nie mówi o tym, czy dozwolone jest pobieranie szpiku od nieletniego dla członka rodziny. No w tym przypadku już chodzi o rodzica, o ojca. Taki mieliśmy właśnie przypadek, że dla ojca, dla pacjenta naszego, nie było dawcy w świecie. Przebadaliśmy kilkunastu, zdając sobie sprawę, że tylko cud może nam pomóc w znalezieniu dawcy. I ośrodek transplantacyjny zwrócił się do nas, prosił, żebyśmy wytypowali 12-letniego syna chorego. No wytypowaliśmy oczywiście, zdając sobie sprawę, że oni nam powiedzieli, że chodzi o przeszczepienie haploidentyczne. Syn był w połowie zgodny, jest w połowie zgodny. I teraz wyniknęły dwa problemy. Pierwszy problem to jest taki, że wysyłając rozliczenie za tę procedurę do transplantu, zostaliśmy oskarżeni o wykonanie że złamaliśmy prawo, tak? I że grożą nam jakieś sankcje bliżej niesprecyzowane. Mimo, że w ustawie transplantacyjnej, ustawa transplantacyjna nic nie mówi na temat od osoby niepełnoletniej dla osoby pełnoletniej. A po drugie, no w tym przypadku żadnego prawa nie złamaliśmy, bo wykonaliśmy tylko badania antygenów transplantacyjnych. To jest zupełnie inna procedura niż procedura przeszczepienia szpiku, za co my jako laboratorium nie odpowiadamy. No i druga sprawa wynikła właśnie tego rodzaju, że zakwestionowano możliwość wykonania przeszczepienia ze szpiku pobranego od niepełnoletniego dla rodziców. Rzeczywiście w przypadku nieletnich sprawa zawsze trafia do sądu. Z tym, że tutaj muszę powiedzieć o dwóch czynnikach, które mogą mieć i powinny mieć właściwie decydujący wpływ na pozwolenie. Po pierwsze, czy jest zgoda na syna w przypadku nieletniego poniżej 15 roku życia decyduje o tym matka. Tak? W tym przypadku ojciec jest chory. Nie może ojciec jest chory, tak. Zadecydowała matka i syn. Wyrazili zgodę oczywiście. Sąd tę sprawę odrzucił. A druga sprawa, która mogłaby mieć wpływ na negatywną opinię sądu, jest ta, że ustawa transplantacyjna, która w ogóle nie penalizuje takich przypadków, tylko wspomina, podkreślam jeszcze raz, że wspomina o dawstwie dla rodzeństwa. Ustawa transplantacyjna nie penalizuje tego i kiedy była opracowywana, wtedy praktycznie 100% pobrań odbywało się ze szpiku, czyli znieczulenie ogólne. Pobranie szpiku wiąże się z pobraniem na dosyć dużej objętości krwi, tak? Więc zgoda. Jest dziecko 11, 12 czy 13-letnie,
drobnej postury, ojciec waży 80 kg, nie ma szansy, żeby oddać. Natomiast od tamtej pory, przez te ostatnie 10 lat, postęp jest taki, że teraz praktycznie izoluje się przeszczep, czyli komórki krwiotwórczej z krwiobudowy. I to jest procedura, która nie wymaga jakichś ogromnych objętości izolacji tego przeszczepu, tylko to jest powiedzmy szklaneczka. A jeszcze co istotne jest, z punktu widzenia dawcy, jaka jest różnica między pobraniem od niego materiału przeszczepowego dla brata, ale powiedzmy dorosłego, który ma, nie wiem, 20 lat, 25, waży 100 kg, oczywiście, a pobraniem dla ojca, który może ważyć 50 kg, 60, 70, tak? Także tutaj jest jakiś totalny absurd, że cała ta sprawa polega na dyskryminacji osoby dorosłej. I sąd, moim zdaniem, i powinien brać pod uwagę, po pierwsze, zgoda lekarzy, zgodę drugiego rodzica i zgodę dziecka. Jeżeli te trzy zgody są, to nie wydaje mi się, żeby sąd miał prawo wydać decyzję negatywną. Bo rozumiem, że w tym wypadku ta decyzja negatywna została wydana, tak? Została wydana. Na jakiej podstawie w takim razie? Jakie były argumenty na nie? Dlatego sąd powołał się na ustawę transplantacyjną, że, ale tak jak powiedziałem, ustawa transplantacyjna nic nie mówi o osobie dorosłej, o rodzicach. Ona jedynie wspomina o oddaniu przeszczepu komórek, czy szpiku, czy komórek krwiowodowej dla rodzeństwa. Nie mówi, jakie to jest rodzeństwo, czy jest duże, czy jest małe, w jakim wieku, czy jest rodzeństwo dorosłe, tak? Bo rodzeństwo może być też pełnoletnie i co wtedy zrobimy, tak? Więc tutaj jest jakiś totalny absurd. Ale wydaje się, że prawnicy powinni być tymi pierwszymi, którzy zauważą pewną niezgodność i pewne opóźnienie prawa stosowanego do rzeczywistości, do postępu medycznego i w przypadku tego życiowego, o którym wspominaliśmy na samym początku, bo jest to historia, którą można rozwiązać, więc... Tylko ja nie wiem, czy prawnicy się tym zajmują. Jest komórka Ministerstwa Zdrowia Poltransplant, która powinna na takie rzeczy zwracać uwagę. To raz. Dwa. Zawsze mi się wydawało, że ta komórka, ta agenda Ministerstwa Zdrowia powinna służyć pacjentom, tak? I jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, gdzie tutaj ewidentnie jest sprawa pomocy, tylko chęci, bo chęci były, tylko potwierdzenia, że do takiego czegoś może dojść, czego parę lat temu nikt nie przewidział, prawda? No to powinna być raczej powinno być poparcie dla wykonania tego rodzaju przeszczepienia niż opór jakiś, którego ja naprawdę nie rozumiem. Bardziej chciałoby się znaleźć kogoś, czy to jest ta komórka, czy ta agenda, czy prawnik, czy lekarz, który włączy tak zwany zdrowy rozsądek. Jeszcze więcej, pan była 2-3 tygodnie temu konferencja w Poznaniu Federacji Ośrodków Zajmujących się Transplantacją Szpików i ten temat poruszyłem. I dwa przypadki. Jeden przypadek był taki we Wrocławiu, gdzie nieletni oddał pełnoletniemu bratu szpilki, to było ok. I były dwa przypadki w Poznaniu, kiedy nieletni oddał przeszczep ojcu. Dwa takie przypadki były. Kiedy jeden przypadek był negatywnie zaopiniowany przez sąd, ale wtedy chłopiec miał 17,5 roku, więc oczywiście ośrodek transplantacyjny mógł poczekać na pół roku, akurat tak było. I po pół roku, jak skończył 18, nie było problemu, ale w drugim przypadku sąd w Poznaniu wydał zgodę. I 15-letni, czy 13-letni, już nie pamiętam ile miał, oddał szpik. Czyli tutaj jest jakaś interpretacja dowolna. No i tutaj, tak jak pan powiedział, powinien działać zdrowy rozsądek. Czy w tym wypadku to jest jedyna szansa dla tego człowieka? Dla tego człowieka to jest jedyna szansa. On absolutnie ma takie sprzężenie, że
tak jak powiedziałem na początku, no tylko cud mógł znaleźć drugiego dawcę w świecie i przebadanego w dodatku, żeby go użyć. Także tutaj nie było żadnej innej możliwości. W jakiej sytuacji teraz jest ten człowiek, jego syn, cała sprawa? Nie wiem. Nie wiem. Możemy sobie wyobrazić, że sytuacja jest nierozwiązana, chodzi o życie człowieka, chodzi o konkretną pomoc, jedyną dostępną, ale pewne przepisy, prawo, komórka, jedna, druga, blokuje sytuację i to po prostu wszystko stoi zamarłe, tak? A druga nie stoi, bo choroba postępuje, rzeczywistość również postępuje. Oczywiście, tutaj nie można powiedzieć, w tej chorobie zamawiam, prawda, nic się nie dzieje i rozwiązujemy sprawę i dochodzi do transplantacji, choroba się dopiero wtedy rozwija dalej, tak? Nie zawsze można czekać, prawda, aż dziecko skończy 18 lat, bo mam te 3 trzecie lat. Oczywiście, tu jak w każdej chorobie nowotworowej czas gra bardzo istotną rolę, ja niestety nie jestem prawnikiem, ale no nie wiem, wydaje mi się, że tutaj matka, rodzina powinna zaprotestować, złożyć jakieś odwołanie i to w miarę szybko, to naraża człowieka na śmierć. Tak? Każdy sobie może wyobrazić, że syn zrobi wszystko, żeby ojca uratować, tak? No. Zdarzają się przypadki, ale o tym nie będziemy mówić. Sytuacja jest absurdalna i dramatyczna. Syn, dziecko zrobi wszystko, aby uratować swojego ojca. Zgodę daje matka jako również pełnoprawną opiekę. Lekarze, którzy stoją od początku do końca za tą całą operacją, prawda? Bo to nie jest wymysł właśnie syna czy rodziny. I teraz mamy sąd, który mówi nie, czyli de facto sąd, który odmawia ratowania życia. I to już nie jest hasło tylko na transparencji pod sądem, ale to jest też brutalna, absurdalna rzeczywistość. I to jest zgoda pełna. Ja tutaj byłem bardzo również zbulwersowany postawą dyrekcji poltransplantu, która absolutnie negowała możliwość pobrania komórek macierzystych, czyli przeszczepu dla tego człowieka, bo tu jednak powinien być jeden wspólny front lekarz, pacjent i instytucja Ministerstwa Zdrowia, tak, żeby doprowadzić do przeszczepienia, zwłaszcza, że temu chłopcu nic nie groziło. Nie tak dorosłe, że tak powiem w cudzysłowie, dzieci oddawały szpik. No, rozumiem, że nie jest to bakteria inkognita, że wkraczamy na obszar nieznany i dopiero dowiemy się, co po tych przeszczepie, po badaniach wyniknie. Jest to przypadek nie jedyny, nie pierwszy. Lekarze mają świadomość, tak, o co chodzi, co powinien wykonać i zakładając, że jest to jedyna szansa dla tego człowieka, do tego panie profesorze apelować w takim razie. Państwo, jakie kroki podejmiecie, aby ta sytuacja miała się zmienić? Kiedy jest szansa, że to się zmieni? Z reguły jak oponujemy przeciwko jakimś takim tego rodzaju absurdom czy niedociągnięciom, które widzimy, no to słyszymy odpowiedź: zmieńcie państwo ustawę transplantacyjną. Ja mam ją zmienić. No Boga, przecież no, chętnie mi to zrobił, tylko kto mnie będzie słuchał, prawda? Więc no nie wiem, no apelowaliśmy nieraz w różnych sprawach. Gdybym miał taką moc, to chętnie mi zmienił ustawę transplantacyjną. To Ala, to Ola, a to As, Ola ma Asa, Ala Maraka. Tak powstał elementarz chorego dziecka? Tak powstał elementarz chorego dziecka, tak. No to oczywiście wziąłem to z elementarza polskiego, z którego się uczyłem. Tak. Ja nie wiem, czy pan pamięta, pan za młody jest chyba, że pan to jest. Ale Ala Makota to jest również ta narracja, tak? Ala Masa, Ala Makota, gdyby było Ala Masa, Ala Maraka, tak? Taka zbitka się działa i stąd ta krótka historyjka na temat uświadamiania może dzieci, jak mogą pomóc kolegom i koleżankom swoim. Panie profesorze, ja ostatnio rozmawiałem z dziennikarzami, którzy przeprowadzili kilka rozmów z onkologami, wydali te rozmowy w formie książki. Ta książka parzyła na początku, nikt nie chciał do niej zaglądać, jak ktoś na targach z czerwoną okładką, dlatego że lepiej nie wchodzić do tej wody, która nam nie grozi jeszcze, lepiej nie dotykać, lepiej się nie dowiadywać. Idąc tym torem, lepiej na badania też nie chodzić i profilaktykę zaniedbać, póki jest wszystko dobrze, niech tak będzie. Więc zastanawiam się, jak jest w przypadku takiego elementarza. Czy państwo proponujecie ten elementarz nauczycielom, rodzicom, dzieciom? Jaka jest reakcja? Jakie są emocje, kiedy widzą taki elementarz i widzą w trzecim zdaniu: Ala ma raka. Przepraszam, jakiego raka? Jeśli ma raka, to na pewno nie moja Ala, nie moja Ola.
Tak. Zwracano nam uwagę właśnie, jak otwierano stronę numer 2, na której jest właśnie Alana Raka, że to jest takie drastyczne. Zawsze zwracam uwagę, żeby dotarli do końca, bo koniec jest optymistyczny, prawda? Że w końcu do Ala, czy Ola, już nie pamiętam, która ma, jest zdrowa i z powrotem wraca do szkoły, tak? No to jest taki wydźwięk. Tak na dobrą sprawę, to my się tym tak bardzo teraz nie zajmujemy, tylko bo po powstaniu tej książki, po wydrukowaniu jej rozesłaliśmy do ośrodków transplantacyjnych dziecięcych, tak, żeby dzieci tam mogły jakieś malowanki zrobić, czy pisać. Nie wiem, jak to wyglądało, bo nie prowadziliśmy jakichś badań na ten temat. To była nasza pomoc taka, no powiedzmy, wydanie książkowe, no jednorazowe, tak? No, mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże. Jak dzieci sobie radzą z chorobą? Inaczej niż dorośli, te dzieci, których choroba dotknęła i na przykład koledzy, koleżanki z klasy boją się, nie chcą dotykać, nie chcą wiedzieć, zapominają o swoim koledze czy koleżance, która znika ze szkoły na jakiś czas? Więc my bywamy czasem, nie powiem, że często, no bo środki te dziecięce to są we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Krakowie. I wtedy możemy się przekonać, że takie małe dziecko chore, ono praktycznie wie wszystko na temat choroby. Jak reagują koleżanki, koledzy tego chorego dziecka, tego w sumie nie wiem. Ja pamiętam, jak mój kolega zachorował na gruźlicę kości, kiedyś jak byłem właśnie w wieku tam kilkuletnim. I tak właśnie też sobie przypominałem, jak ja zareagowałem, no to właśnie nie ma różnicy, on też zniknął na 3 miesiące, czy na 4, czy na pół roku, już też nie pamiętam, to dawno było. Ale właściwie tak do tego podchodziłem obojętnie, bo właściwie nikt nam nie mówił, co jemu jest, co Robertowi jest, jak go leczyć. O tym, że on miał grójce, to się dowiedziałem dużo później, on wrócił do szkoły. Czy można go odwiedzić, czy można pogadać o samochodach, czy lepiej nie, czy tylko przez telefon? Tego nikt nam nie mówił, bo telefonów to wtedy było ciężko. Czy wysłać wiadomość na portal społecznościowy, mówmy dzisiejszym, panie profesorze, językiem? Kto to ma zrobić? Nauczyciele? Rodzice? Brakuje tej świadomości, brakuje edukacji? Ja myślę, że tu jest dużo może być... Sekciarze to też nic dobrego, bo sekciarze nic... Zainteresowali się nasi nic sobą nie... Parnowie, zwłaszcza jedna... prezentuje. ...kobieta, która prowadzi niepubliczną szkołę. I ona niekoniecznie na temat nowotworów krwi, chociaż na to położono większy nacisk, dlatego że sama miała w przeszłości problem z chorym dzieckiem, tak? I ona właśnie uświadamia dzieci, żeby wiedziały o czymś więcej niż inni, tak? Czy o chorobach krwi, czy o jakichś innych chorobach, czy w ogóle o czymkolwiek. Tak jak to któryś z uniwersytetów uważa, żeby wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś. I ona tę metodę stosuje w życiu. Pewnie często jest tak, że dzieci są mądrzejsze i dojrzalsze niż nam się wydaje na początku. Oj, te chore to na pewno. One wiedzą wszystko, co im lekarze robią, jakie dostają lekarstwa. Świadomie umierają te dzieci, ale człowiek czasem sam siebie pociesza, proszę Państwa, jak ma raka, czy w sytuacji beznadziei. Z pierwszej właśnie przede wszystkim, aby uwrażliwiać na pewne sytuacje, na które mamy wpływ, na to, że kolega, koleżanka choruje, że nie wolno go zostawić samego w potrzebie, że można zadzwonić, można odwiedzić, można towarzyszyć, można być współodpowiedzialnym. No zgoda, tylko tutaj jednak trzeba przemóc, prawda? Tak jak pan powiedział, że no, człowiek wychodzi z drugiej strony na raka, to jest drastyczne, to może lepiej zostawić i nie zajmować się tym. No ale to już był taki jakiś nurt filozofii, że to, o czym nie wiemy, czy czego nie widzimy, to nie istnieje, tak? Ale to niestety istnieje i to zawsze warto się tym zainteresować. I my jak mamy, powiedzmy, akcje rekrutacyjne, to zapraszamy wszystkich
i wskazujemy tym nawet, którzy się nie chcą zgodzić na oddanie próbki krwi i wpisać się do rejestru dawcy szpiku, żeby jak posłuchali tych pogadanych, to im się może przydać w przyszłości, tak? W przypadku jakichś zachorowań wśród rodziny, przyjaciół. Bo zwykle jest tak, że jak ktoś zachoruje, to ola Boga, co my mamy robić? Gdzie szukać informacji? Z tym jest bardzo ciężko. Nie bać się przede wszystkim i zgłosić się, i oddać, i zapisać się, i przeczytać, i pójść, i zapytać. Bo to przecież nie boli. Oddanie małej próbki krwi może człowiekowi uratować życie. I zachęcam wszystkich do tego. Przy każdej okazji zachęcamy. Zachęcamy Państwa do śledzenia działań, do odwiedzenia strony Polskiego Ośrodka Dawców Szpiku Medigen. Fundacja Przeciwko Leukemii, również profesor Leszek Kautz jest gościem Polskiego Radia 24. Panie profesorze, kiedy spotykamy się i mówimy, że sytuacja już została rozwiązana, to prawna, to absurdalna, to dramatyczna? No chciałbym to wiedzieć. Jak będę wiedział, na pewno Pana zawiadomię. Może przyjść powiedzieć, bo jak na razie jestem bezradny wobec tego przypadku życiowego i prawniczego. I to faktycznie nie jest tylko hasło na czas. Ja myślę, że to jednak dużo od sądu zależy, dlatego że naprawdę nigdzie nie ma, nie znalazłem takiego punktu w sprawie, które by karało za wykonanie tego, albo zabraniało. Bo gdyby to było zabronione, to w ustawie powinno być. Nie wolno tego robić. Leszek Kautz, bardzo dziękuję dziś za spotkanie. Dziękuję, dobranoc. Autopromocja. Polskie Radio 24. Dwoje na jednego, duch jakiego jeszcze nie było. Doświadczenie oraz męski i żeński punkt widzenia. Eliza Wolczyk i ja, Jerzy Jakowicz. I nasi goście, politycy, eksperci, ludzie kultury. Wspólnie będziemy rozmawiać i odkrywać przed słuchaczami prawdziwy sens otaczających nas wydarzeń. Nowy autorski program Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 16.30. Zapraszamy. Taryfy ulgowej nie będzie. Jest 16.30. Informacja dnia w skrócie. Piotr Topoliński. W Mińsku Mazowieckim zakończyło się szkolenie młodych członków organizacji proobronnych. Ćwiczenia obserwował minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz powiedział, że głównym zadaniem organizacji jest współdziałanie z administracją lokalną w sytuacjach kryzysowych. Szefman uważa, że młodzież powinna być obowiązkowo objęta przysposobieniem wojskowym. Minister nie wykluczył, że zostanie ono wprowadzone jako osobny przedmiot w szkołach. W przyszłym roku będę dążył do tego, by wychowanie obywatelskie obejmowało także przysposobienie wojskowe. Widać wyraźnie, że zaniechanie przysposobienia wojskowego w szkołach było błędem i liczę na to, że te struktury, organizacje proobronne będą dobrym wstępem do powszechnego przywrócenia przysposobienia wojskowego w szkołach. Szkolenie zorganizowało Biuro do Spraw Proobronnych we współpracy z Żandarmerią Wojskową i Związkiem Strzeleckim Strzelc. Według przecieków z Ministerstwa Obrony w Londynie brytyjskie siły specjalne w Iraku otrzymały listę prawie 200 rodzimych dżihadystów walczących w szeregach Państwa Islamskiego. Jak donosi niedzielny Sunday Times, brytyjscy komandosi otrzymali zadanie ich ujęcia lub zgładzenia. W Iraku służyło około 100 komandosów z brytyjskiego pułku powietrznego sił specjalnych BCS. Podlegają oni amerykańskiemu dowództwu operacji specjalnych. Sam ten Państw podkreślał jednak, że jeśli umowy z rządem Iraku, żołnierze brytyjskich sił specjalnych muszą przekazywać mu jeńców, co będzie dla nich oznaczać procesy i perspektywę wyroków śmierci. Brytyjska prasa wymieniała już różne liczby rodzinnych dżihadystów w szeregach Państwa Islamskiego, ale rozmówcy Sunday Times twierdzą, że nie są one miarodajne. Wiemy, że w Iraku są Brytyjczycy, ale nie wiemy ilu ani kto. Cytuję gazetę, jedno ze swoich wysoko postawionych źródeł. To wielkie wyzwanie, ale jest też znaczna współpraca międzynarodowa, bo jest to uznany problem globalny.